Witam YouTube'ka bardzo serdecznie, opalony wracam. I robimy ała, jak jest... I opalony wracam. Po powrocie z Gdańska ciach ciach robimy. Oj, oj, oj. Gra jest ciuteńkę głośniej chyba ode mnie, albo tak samo jednak. Pozdro YouTube od czatu na Twitchu. I robimy ostatni znak zapytania na pierwszym terenie, bo trochę siedziałem dzisiaj i wczoraj po powrocie z wakacji i sobie... Pozdrowienia od Erki, Mai, Ziutka i Szotka. Oj, ze streamka. Do całego YouTube'ka. I robimy ostatni znak zapytania na terenie. Rozmyślaj o... W swoim kodeksie wolności z Shimurą. O kodeksie. Ludzie szukają u samurajów mądrości. Oczekują ochrony i honorowego postępowania. No, pupa! W bitwie i poza nią. Muszę o tym pamiętać. Przepraszam, Erka, ty mówiłaś hajko, YouTube, nie pozdrawiam YouTube. Przepraszam. Ulala golas. No i dobra. I wszystkie pola, to były na czerwono, przejąłem sobie w międzyczasie i one odkryły mi cały ten teren. I dzięki temu wszystkie znaki zapytania, których jak się okazało było bardzo dużo. To, czy to jest jeszcze jeden list? Nie, to mi się wydawało. Nieważne. Idziemy sobie w tym momencie do dziennika. No, czemu by nie? I chyba mamy tu 6 na 9, tutaj 5 na 9, 7 na 9. W takim razie pani Masako 5 na 9, głupiec, i jedziemy. A, ja tutaj sobie dokopytkować muszę, nie ma problemu. Będziemy kopytkować. Kopytkuj, 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 kopytkuj. I z wiatrem kopytkuj. Dobra, jeszcze pewnie po drodze będziemy musieli zapić parę hord. O, znaczy parę grupek przeciwników. Maja właśnie na czacie ma problemy z chłopakiem. Znaczy, jej się chłopak podoba. Maja, pisz do niego. Nie pożałujesz. Nic ci nie zaszkodzi. A tu ptaszek se odleciał, a ja się napiłem. Prefektura Umugi. Umugi Unagi. Co jest za prefektura? Coś ominęło? Przepraszam bardzo, ale ładnie czerwono. No. Nie wiedziałem, że dzieci mają Tindera w tym wieku. Tup. Ach. O, patrz, zerwałem kwiatka. Kącik porad miłosnych u grubego. Jaki Tinder? No, chatfu. O, siema Lispir, akurat na porady miłosne przyszedłeś. Na YouTube'ka. No. Zatoka Umugi. Unagi. Tup. Nie. A to co, w wieku 13 lat nie używać Tindera? Oj, wy dzieciaczki. Nie, chatfu. Nie. Wiecie, w wieku... Ja jak Tinder wychodził, to akurat zacząłem się spotykać... Uwaga! Z Zuzią. Więc dla Mai? A, dla Mai. Więc nie miałem nigdy okazji skorzystać, że tak powiem.
No i jesteśmy już, okej. Okay. Bojówka złodziei, co odkryłem. Ładuje się. Odkryłem. Odkryj zatokę Umugi. Dobra, stos. Nie śmieję się z ciebie, Maja, nie mam prawa. O, ojej, coś się tu dzieje. Mów, czego chcesz. Nie jestem Roninem. Nazywam się Jin Sakai. Samuraj? Udaj się do pani Sanjo. Sanjo! Rządzi zatoką Umugi. Chodź, zaprowadzę cię. Tędy, panie. Musisz koniecznie z nią porozmawiać. No, słomiany kapelusz, oni się tak nazywają. Takie zgrupowanie. Kupiec. Mam trochę nowych towarów. Łuk. Za kwiotki, a ja mam trochę kwiotków. Dobra, biorę wszystkie skiny. Słuchajcie. Dobry wybór. Przynieś więcej, to się dogadamy. Ale te skiny chyba nie są takie złe. Nawet nie patrzę, jak to wygląda, ale... Żegnaj. Dobra. Dziękujemy. Podążaj za tym. Kupiarzem. W którą stronę rzesz? Ej, tak serio, idzie on po las. Zgubiłem gościa. Jer! Śmiejesz się, Lispir, wyżej na czacie. Ej, a może to na górze? A ja jestem upośledzony. Albo jedno i drugie. O, no na górze przecie. Panie Sakai, to pani Sanjo. Pani Sanjo. Witaj w zatoce Umugi. Dzień dobry. Widzę, że Mongołowie jeszcze tu nie trafili. Na szczęście nie. Od wielu lat nikt nie rozlewał tu krwi. Kto wyciągnie broń, spotka się z moimi ludźmi. Możesz czuć się bezpiecznie, dopóki przestrzegasz naszych zasad. A teraz powiedz... Cześć, Szotek, dzięki, że followujesz drugi raz. Szukam przemytnika, zwanego Goro. Ciekawe. Jest na dole. Pije swoją trzecią butelkę sake. Ohoho, trzecia butelka. Dziękuję. Odwiedź mnie jeszcze. Czuję, że możemy sobie pomóc. Yes, we'll help each other. Porozmawiam z Gorem. Okej. Okay. I will do this. Dobra, schodzimy w dół. Czemu Lispir uważa, że miłość jest przereklamowana? Znaczy, to... ja tego nigdy nie Kobiety nie masz, że tak mówisz. Maja powiedziała tak. Jesteś Goro. Wszyscy kimś jesteśmy. A ty to kto? Pan Sakai. Ej, samurajowie zostali wybici. Ja mam się dobrze. Ale moja cierpliwość dogorywa. Pan Shimura prosi o spłatę twojego długu. On żyje? Czego on chce? Dostarczenie wiadomości na Honsiu. Słono liczyłem za tę wycieczkę, nawet przed mongolską blokadą. Masz dług u mojego mistrza. Możesz go spłacić. Zatem nie mam wyboru. Po zajściu w komodzie myślałem, że mój dług wobec pana... Myślałem, że będzie chciał się ze mną lać. Dlatego właśnie piłem. Żeby uczcić wolność? Nie, samurajów. Ci wojownicy zginęli w obronie takich ludzi jak ja. No. Jeśli tak właśnie myślisz, znajdź w sobie odwagę. Pomóż ich pomścić. Będziemy potrzebować o wiele więcej samurajów. Przybędą... kiedy dostarczysz wiadomość od pana Shimury. Dokładnie tak będzie. To mój dom. Zapraszam. Przepraszam bardzo, za co ty masz dostać Majabana? Pokonanie mongolskiej blokady nie będzie łatwe. Gdzie wiadomość od pana Shimury? On ją ma. W obozie na wybrzeżu w Akashimie. A, to zmienia postać rzeczy. Przy forcie Mitodake mam ukrytą łódź. Zaznaczyłem tu miejsce na leśnej drodze, w którym będę czekał. Weź mapę od Gora, dobra.
mapkę mamy. Otwieraj, Goro! Nie odejdziemy stąd, dopóki nie spłacisz długu! Cholera, zajmę się nimi. Ruszaj. Nie będę zatem przeszkadzał. Do zobaczenia w Akasimie, panie Sakai. Nara, nara. Nie się nam, Goro! Eluwi na TikTok. Dzień dobry. Nie wzywałem Roninów. Panie, czego chcesz od Gora? Nieważne. My wrócimy później. Hehehehehehe. Patrzę na TikToka. Ja tam nie wiem, nie znam się, nie używam. Ej no, to jest kontaktu się z panem Shimurą. Widzisz, ja tu przecież przylazłem tu po inną misję, no. O, tu jest 3 na 3 Kendiego. O, 5, głupiec. TikTok got banned, yes. Udaj się do wejścia do Zatoki Umugi. Okej, okay, a tutaj porozmawiam z panią, bo ona ma chmurkę. Próbowałam naprawić wóz częściami stojaka bambusowego, ale podobno stworzył go samuraj. To prawda, panie? Używamy ich, by ćwiczyć cięcia mieczem. Potrzeba nie lada umiejętności, by przeciąć całość za jednym zamachem. Proszę o wybaczenie. Odłożyłam już wszystko na miejsce. Nawet flagę, która była obok. Doceniam to, ale mogłaś spokojnie naprawić wóz. Stojak nie będzie się kurzył. Okej. Okay. I powiedziała nam, gdzie jest stojak na bambusa. To jest historia o oszczu. Zbroja Kensiega. Kenseya. Dobra, idźmy do tego. TikTok to. Nie wyzywajcie tego TikToka. Ja się na ten temat nie wypowiadam. Znaczy to. Wiecie. Nie jest moment, żeby gadać o TikToku. Cieszmy się tymi ładnymi. Brawl Stars, ok, Fortnite, ok, ale TikTok nie ok. Widzisz, to masz swoje zdanie, tylko że co jest nie tak w TikToku, nie? Ja na przykład uważam, że Fortnite jest totalnie abstrakcją czegoś, co można nazywać dobrą grą. Ale no, to jest po prostu granie dla mnie i tyle, nic więcej. Sam Fortnite jest git, ale community zjebane. Widzisz, to samo się mówi o graczach Minecrafta. Dzień tutaj, szybko. O, dobra, pani Masako. Masako, już. Jak długo tu jesteś? Nie dość długo. Musisz odpocząć. Najpierw muszę pomścić śmierć mojej rodziny. I zbliżę się do zemsty, gdy złapię tego węża o murę. To jeden ze spiskowców z listy. Dostarczył broń, którą zamordowano mi rodzinę. Znajdziemy go. Zacznie gadać. Musimy zejść z widoku. Tędy. Omura podobno wybiera się do Umugi, tylko nie wiem kiedy. Rozbiłam więc... Szotek, bardzo szanuję to, co napisałeś. Możemy obserwować stąd. Obserwujmy. Wiesz, jak wygląda Omura? Nie bardzo. Nie widziałam go od 20 lat. Znałaś go? Zaopatrywał nasz klan, ale nas oszukał. A potem próbował obwinić mojego męża. Słusznie. A skąd? Proszę, patrz na drogę i usiądź wygodnie. To może potrwać. Masako, tam. Ludzie na drodze. Wyglądają jak on. Zupełnie jak Omura 20 lat temu. To pewnie synowie. Obaj byli w to zamieszani? Najwidoczniej. Pójdę kanionem. Muszę z kimś porozmawiać. Raczej się poprzechwalać. Co takiego? Nieważne.
Zobaczymy się w Umugi. Rozdzielają się. Chodźmy za nimi, może się czegoś dowiemy. Pójdę w lewo, a ty w prawo. Kanion jest wąski. Nie schodź za nisko, bo cię zobaczy. Cześć brata, dobra, idę za tym. Co do tego, co wy mówicie. Słuchajcie, community jest jak każdy inny. Każdy ma swoją grupę odbiorców. TikTok, moje siostry oglądają i słuchajcie, one się cieszą, że to oglądają, bo sobie oglądają jakieś tańce i się tańczą, albo biorą na przykład przepisy na ciastka, na przykład te ciastka cytrynowe, co dzisiaj żarłem, to są z przepisów z TikToka. Kurde, czyli da się jednak tam coś fajnego znaleźć, no. To nie jest tak, że ta aplikacja ma coś nie tak ze sobą, albo community nie takie. Jak sobie tak dobrałeś grupę odbiorców, o której ty mówisz teraz, Ziutek, to tak to wygląda, no. Dla mnie na przykład, ty widzisz... Ale za wszystkie TikToki, na TikToku to rak. No kurna, no. A to tak jak ja powiem, że wszyscy gracze nie... Że prawie wszyscy gracze... Ninja! Ojciec jest ze mnie dumny. Jakżeby inaczej. To są, Ziutek, twoje spostrzeżenia, a nie jakieś tam dane, że tak jest, nie? No to więc nie mów tak. Tylko narzeka ten typiarz. Idź do kolegi, ma ja iść? Nareszcie. Co to za odcinek bez kichnięcia, prawda? No chodź tu, panie mokra stopa. Och. Czego on się spodziewa? To Umugi. No dawaj, dawaj, śledźmy go tak po cichaczu, po cichu. No doprowadzisz mnie gdzieś dzisiaj, strasznie długo idzie. Takie misje są... Takie misje są zazwyczaj... O! A w co on gra, Maja? Ten, którego śledziłem, brał w tym udział. Wspominał o zemście na klanie Adaci. Więc na co czekamy? Ma się spotkać ze swoim zleceniodawcą. Ten, który kazał zamordować moją rodzinę. Podejdźmy bliżej. Podsłuchajmy. Tędy. Jakieś Battle Royale? A jakie tak z ciekawości? Teraz młodzież gra. O, wycofuję się. To Adachi postąpił niewłaściwie. Lądowaliśmy na ulicy. Ojciec zaczął pić. To się zapyta i się zainteresuj. Poza tym zawsze pił na umór. Posłuchaj, jeśli nam się uda, weźmiesz pieniądze i uciekniesz. Zabierzesz rodzinę i zostawisz Mongołów w tyle. Miejmy to z głowy. Chodzą. Za nimi. Nie wychylaj się, bo nas zobaczą. I gdzie oni są, bo ja ich nie widzę. Nie zabiłem.
O, już naciągał uch. A nie. Powinnam go wypatroszyć na miejscu. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale za chwilkę. Już za momencik. Dobry most, no nie powiem. Weźmy wszyscy głęboki oddech pod wodą, tak? No, no, no i teraz... A, w CS-ie jest jakiś Battle Royale, no słyszałem. O, ile będę się bił, ale będzie fajnie dużo ciach-ciachów. Ci durnie pakują się w pułapkę. Zaczekajmy na rozwój wypadków. Omura jest mój. No to. To chodźcie teraz tutaj. Jarać się. Wszystko. Op, o. Dobra. Opa. Temu się podwójne. O tak. Piękne lanie się krwi, jak ja to lubię. Słyszałem, że to może ma go przy sobie. Sprawdzę. Przeszukam bandytów. Może coś przy nich znajdę. List. Dobry plan. Spotkasz się z mężczyzną o imieniu Omura w zatoce Umugi. Chcesz mnie szantażować? Zabij go. Zamierzam przenieść oszczędności z Kushi. Zapłacę ci, gdy wykonasz zadanie. A ja gratuluję. Jest symbol klanu z listy z gospody. Groźby nie będą konieczne. Przyniosę zapłatę do Umugi w zamian za milczenie. Wiesz, że doceniam twoją dyskrecję i dotrzymasz ode mnie sowitą zapłatę. Kiedy dokończę nagrywać ten odcinek? O tym. To była pułapka. Zabójca twojej rodziny zwabił tu Omurę, by go uciszyć. Tchórz zaciera swoje ślady. Z listu wynika, że bardzo potrzebował pieniędzy. Pewnie przewodzi biednemu klanowi. Albo wcale go nie ma. Myślisz, że nie zrobił tego samuraj? Może chce nim zostać, założyć własny klan. Żeruje na truchle klanu Adachi, by na niego zarobić. Niewielu ma dość ambicji na taki plan. Mogę to wykorzystać, zawęzić poszukiwania. Najpierw odpocznij. Polowanie cię wykończy. A dopóki nie znajdę winowajcy, nie ma odpoczynku. Mam jeszcze coś do zrobienia w Kushi. Odszukaj mnie tam. Okej, tak zrobię. Głupiec zachnięty. Podrapany Piotrek. Zdobył to punkt techniki. Cudownie. Zajdziemy na hartu ducha 2 i 2 jedwaby. No jest, trochę tu odblokowało się. No dobra, jedno na drugim. Dziękuję YouTube'owi za oglądanie. Zajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Discorda, zapraszam na Twitcha. Kolejność mi się zmieniła. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda. Także na razie, bye bye i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, 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 pa.